Estończycy oczywiście w niebiesko-białych strojach, Litwini w czerwono-czarno-czerwonych. Taki jak Gusewas, na przykład, doskonale znanych polskim kibicom, występujący przecież swego czasu w naszej Ekstralidze. A tutaj proszę, szybkie wykończenie rozpoczęcia w Buliku i od razu grami swojej reprezentacji. Cypas teraz niezbyt dokładne to rozegranie krążka, ale kick nie przejął. Jeszcze jest Grinius i 2-0, ale szybko to idzie. Przymierzył przy krótszym słupku, stracił swoją. Starają się wyłuskać, ale Estończycy, opłaciło się Kiriłow. No i jest pusta bramka, odsłonięta była, ale nie słabienie. Vitanen. Chować swoje możliwości hokejowe. Linde ładnie zaskoczył za zasłon estońskich zawodników. Svartbro, no ładnie tam mierzył, źle się. I okazja do strzału, no i jest! 3-0 dla Litwy. Widać było, jak ten krążek już spadał na kij. Los my goal dla Estonii. Było tam strącenie krążka. Znalazł się ktoś na trasie tego. Bendjus. No i szansa, żeby nawet w osłabieniu zagrozić. Brinius ładnie sobie zrobił miejsce. Brinius, ale gol! Ładnie zwiódł obrońcę. Litewską bramkę. Niepewna interwencja, tylko krążek strącony. Ale dobrze, bo do boku Svartbro. Znowu zamieszanie i jest gol! I jest drugie trafienie. Estonii sprać golej. Będą mieli Litwini kolejną szansę. Cizas, kapitan litewski, zostawił krążek. No ale teraz dobra interwencja. Z powodu pandemii koronawirusa to wszystko utrudnione, to wszystko jest przewrócone do góry. Linde. Linde. No i gol! Jest 3-4. I łapią kontakt reprezentant pracy przy niemałej zasłudze również swoich rywali, którzy łapali kary, dali się Estończyk. Czteroosobowe zestawienia. Gusewas. Gusewas, no to strącenie krążka. Próba strzału. Stracił pod własną bramką. Próba strzału i jest! Jest gol dla Litwy. Litwini przed okazją, żeby podwyższyć! Bramkarz Litwy, choć Estończycy mają szansę, też z bliska nie potrafią wprowadzić krążka do bramki. Dobra szansa. Gardzius, no i wystawienie krążka i znowu nie ma gola. Trzecia tercja odmieni losy tej rywalizacji, że jeszcze tutaj coś nam się wydarzy, ale będą tutaj jeszcze sypać się kary na koniec tej tercji, bo widzimy, co tutaj się wydarzyło. Zaatakowany gdzieś przy bandzie Grinius. Rzucili się jego koledzy. Tończyków wykluczonych. A co może być złudne, bo jeden gol dla Estonii wprowadzi pewnie w ich szeregi więcej nerwowości. A teraz piękna indywidualna akcja. Ładnie tam rozprowadzał ten swój atak. Jurgens, no ale zdążył. Trzeba próbować się strzałów. Velia. Jeszcze raz i gol! No i jak są strzały, to wpadają bramki. Hast. Linde, rozpędzili się Estończycy wyraźnie. Bramki, która znowu da spokój. Może teraz będzie szansa. O, nie było. Czwartak w przeciwległej stronie Tafli. Vasionen, Vasionen, zamieszanie i gol! Jest 5-5! Nie zdążył. Gusewas. Gusewas wrzucił prosto w park do zawodnika. Rumsewicius, cały czas ta sama formacja, dobitka, ależ tam krążek zatańczył przed. Bosas. No, teraz będzie szansa, Czwartak, Czwartak! Zgubił Estończyka, ale w porę. Obudził się tutaj Litwin. Stracił na zakończenia. Anufiev.
strzał. 5 minut mają obie drużyny na to, żeby rozstrzygnąć to spotkanie. Przejmują krążek Estończycy. Techniczne. To daje możliwość też rozprowadzenia krążka zdecydowanie szybszego pod bramkę i próbują to zrobić Estończycy. Mają swoją okazję i gol! Ale szybko! Po 23 minutach tej dogrywki zakończyło się to spotkanie. Vitanen zakończył to celnym strzałem i Estończycy cieszą się ze zwycięstwa 6-5. Ten zawodnik, który doprowadził tutaj do remisu w dogrywce, strzelił gola numer 6, choć sędziowie chcą się jeszcze upewnić, zerknąć tutaj na monitor, czy rzeczywiście krążek odbity od poprzeczki spadł za linię bramkową z naszej pernak. Gol niezwykle istotny, gol rozstrzygający. Ależ tutaj musi być niepewności w litewskiej bramce, ale jest bramka, jest gol, jest Radosław zakończony. Zatem na trzecim miejscu w turnieju o Puchar Trójmorza reprezentacja Estonii.